Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i witam was na pierwszym odcinku po zakończeniu live'ów. Dzisiaj był ostatni live, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Przetrwaliśmy 3 dni po 2 godziny dziennie, godzinę u mnie, godzinę u Milki na streamkach i naprawdę jestem mega zadowolony z tego, jak one wyszły. Mimo że nagrywam ten film przed ostatnim streamem, to już wiem, że jestem zadowolony i bardzo wam dziękuję za te 3 dni wspólnie spędzone. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powtórzymy, prawda, ten świetny maraton robienia live'ów, ale chciałbym zapowiedzieć coś jeszcze, coś, co zapowiada nowy maraton, coś, co sprawia, że to, co mogliście przeżywać z nami przez te 3 dni na live'ach, będziecie mogli przeżywać dalej, tylko nie na tym kanale, a na kanale Szczypson Plus. Tak, postanowiliśmy wrócić na kanały plusowe, bo nie tylko ja, ale również Milki, możecie wbić na te kanały, linki są w opisie, ponieważ tam będziemy wrzucać odcinki. Ja godzina 14.14, Milki godzina 18, nie, 15. 15.30. Wielu z was pytało, kiedy będą jakieś Bedwarsy, Skywarsy, TNT Runy i inne takie różne minigierki, prawda, w Minecraft. No i to jest właśnie ten moment, który możemy wam powiedzieć, że właśnie na tamtym kanale będziecie mogli oglądać nas w wydaniu właśnie takim, a nie innym. Czyli wszystkie minigierki będziemy ogrywać, tam będziemy grać, kurczę, we wszystko tak naprawdę. Mogą się pojawić jakieś Skybloki w przyszłości, jakieś Lucky Bloki, mogą się pojawić, kurczę, co się może pojawić, nie wiem, co się może pojawić, może się tam pojawić wszystko dosłownie. Tam będziemy nagrywać to, co wy chcecie, coś, co chcecie obejrzeć. Po prostu jak ktoś napisze w komentarzu, nagrajcie to, to my robimy, właśnie to robimy. Więc zachęcam do wejścia na plusa, ponieważ tam będzie się działo. Filmy będą się tam pojawiać na zmianę, ponieważ nie będą się pojawiać codziennie. U mnie 14.14 co drugi dzień i u Milki 15.30 co drugi dzień. Po prostu, wiecie, na zmianę będziemy robić. Jeden dzień u mnie, drugi dzień u niej, jeden dzień u mnie, drugi dzień u niej. Ale może w przyszłości zagęścimy to i może będą częściej, ale na samym starcie, tak żeby to rozkręcić, zróbmy to na, prawda, na przemian. A ja witam was oczywiście na Palionowie, ponieważ tak jak możecie zauważyć po tytule, dzisiaj specjalny odcinek. Wczoraj były walentynki, dzisiaj trzeba jakoś, prawda, pociągnąć ten temat dalej, więc uznałem, że taki powalentynkowy prezent, który dam jeszcze Emilii, no to po prostu dam jej, jakby to powiedzieć, zadanie. Zadanie, które jest bardzo proste. Będę spełniać jej życzenia przez 24 godziny, więc może, prawda, wykorzystać mnie w Minecraft, jakkolwiek źle to brzmi. Ale mam nadzieję, że nie wykorzysta jakoś źle, więc ja idę do niej w tym momencie, żeby jej o tym powiedzieć, bo ona jeszcze o tym nie wie. Zanim rozpoczniemy, zanim w ogóle jej to przedstawię, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Bardzo dobrze nam idzie teraz, mega dobrze wam idzie wbijanie łapek i tak dalej, więc let's go, widzowie. Zróbcie to i będzie fajne. Dobra, halo! Te, gdzie to jest? Czy ty umiesz czytać? Czy ty umiesz czytać, powiedz mi, chłopczyku? A! Powiedz mi, czy ty umiesz czytać? Ja bo jeszcze nie zabrałem. Nie. Czy umiesz czytać, chłopczyku, powiedz Mówiłam coś. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Słuchaj. Ja przyszedłem dzisiaj tutaj do ciebie z pewną bardzo fajną informacją, a ta informacja brzmi tak. Dzisiaj z okazji walentynek, w sensie jakby wczoraj były walentynki, ale dzisiaj daję ci taki powalentynkowy jeszcze prezent, gdzie możesz po prostu, no po prostu będę spełniać twoje życzenia przez 24 godziny w Minecraft. Tak? Tak. 24 godziny, naprawdę jest jakiś haczyk? Nie. Nie ma haczyka? Nie ma. Okej, oddaj mi zbroję. No, dobra. Wow, ej, to działa, to działa. Nie, dobra, dobra, okej, okay, to ale mi nie było komendy, no, nie zabierz sobie z powrotem. Nie zabieraj jej, nie zabieraj. Oddaj mi, oddaj zbroję na wieszaczek. Od nie, odwieź zbroję na wieszaczek, ładnie. Cóż za upokorzenie. Wrócę po ciebie potem. Dobra, no. Za 24 godziny, ja to obserwuję. Dobra, to wrócę jutro. Fajnie. No to dawaj, co jeszcze? Ja co ty jeszcze? Zaskoczyłeś tym strasznie, no jestem w szoku. Ja jestem gotów. Na wszystko? No prawie, ja, chyba. Nie wiem, na co mógłbym nie być gotowy, chodź. Ale dawaj, no. A na śmierć na przykład takie rzeczy też? Mam 15 level, tyle go zbierałem. No ale tak. Dobra, dobra, okej, okay, to czekaj, muszę się naprawdę zastanowić, bo to jest, powiecie, że no strasznie takie, no ja się nie spodziewałam, że to takie, że to spełnienie życzeń i tak dalej, ale no, dobra, mam takie jedno życzenie w sumie. No. Ja bym chciała, żebyś mi piekł ciasto. Okej, okay, dobra, to idź do siebie do domu, ja ogarnę i przyniosę. Dobra, dobra, tak? To czekam w takim razie. Dobra, widzowie, dobra, ciasto. Teraz słuchajcie, jak mnie palić nie myli, to tu jakieś ciasto było mi dane na walentynki, dobra, jest.
Łatwo, łatwo, ale poudajemy, że coś robiliśmy dłużej, nie? Więc ja tu sobie jakoś w skrzynkach w tym czasie wykorzystam fragment, żeby tutaj zejść na dół i, prawda, pokazać wam pewną rzecz, ponieważ tu są tak zwane korytarze wspierających i donatorów. Tutaj, prawda, wypisałem wszystkich z live'a. Oczywiście będzie ich tutaj więcej, bo tak jak powiedziałem, nagrywam ten film przed ostatnim live'em, więc jeszcze nie wiem, kto tutaj dojdzie, ale co mi się udało wypisać, to wypisałem, ale jeszcze i tak tutaj nie ma wszystkich, więc spokojnie, to wszystko zostanie dopisane. Tutaj jest jeden korytarz prawie zapełniony, oczywiście on będzie przedłużany, jak będzie taka potrzeba, ale jest jeszcze z drugiej strony, który jest w ogóle niezapisane, a to też jest donatorów, bo jest tak naprzeciwko siebie. A tu jest wspierających i tam też jest wspierających, akurat wspierających wszystkich wypisałem, bo tutaj łatwo było, miałem, prawda, całą listę z wszystkiego, I o wiele łatwiej było to, że tak powiem, rozpisać. Więc tutaj są wszyscy wspierający. Jeżeli jakikolwiek wspierający się nowy pojawi, jeżeli ktoś wesprze kanał, no to oczywiście, nawet jeżeli nie robię streamów, chociaż teraz akurat robiliśmy, ale nawet jeżeli ktoś teraz już po streamach by zostawił, prawda, wspierającego, to ja to powinienem zobaczyć. Ewentualnie może napisać w komentarzu, że zostawił wspierającego, a ja wtedy zobaczę, kto to jest i oczywiście tutaj się pojawi. Więc w tym momencie, prawda, szybki robię takie przejście, żeby każdy mógł zobaczyć, czy jest na tej tabliczce ktoś, kto zostawił wspierającego. Tutaj, prawda, na wyróżnienie i tutaj na donejciki też również można, prawda, zobaczyć, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma. I tutaj z tej strony również. Tutaj nawet jest Jagieł. Dobra, myślę, że to jest wystarczający czas, który poświęciliśmy tutaj, prawda, na ogarnienie ciasta. Mam nadzieję, że się nie zorientuje, że oddam jej ciasto, które sama mi dała. Więc spoko. Dobra, uwaga, lecimy do domu i ten. Dzień dobry, ciasto podane. Halo? O, halo? Halo, ciasto mam. Czekaj, na stole postawię. Tu. Yo! Ej, naprawdę byś ciasto, jestem w szoku. Naprawdę. Ale ja, teraz jak jestem młyn jeszcze, pieczenie idzie w sekundę. Damn, dobra, jestem z ciebie dumna. Bardzo fajnie, że upiekłeś ciasto. Naprawdę, bardzo miło. Ja też się cieszę. I teraz mam kolejne dla ciebie, mam życzenia. Okay. Chciałabym, żebyś mi coś zaśpiewał. Jakąś piosenkę. Możesz zarapować, nie wiem. Dam ci trzy słowa. Dobra, uwaga. czekaj. Dobra. Ale musisz mi beat zrobić. Pum. Dobra, musiałem cię po prostu ośmieszyć tym. Dobra, nieważne. No to tak. Kurczę, takich rzeczy nie mogę nawijać. My to! Ja pierniczę. A dobra, ej, może coś nawinąć na przykład z tego hotelu. Hotel Mafia? Ojej, no. Czekaj. Kini Zimmer? Nie, okej. Okay. Free Nypel! Uwolnijcie brata, jak do odpowiedzi biorą, nie mów nic bez adwokata. Spełnione. Jezu. No, koniec z takimi cringe'owymi zadaniami. Dobrze, że mogę zarapować, nie musiałem śpiewać. Boże, dobra, no. To mi się podobało, to tak? Mi się naprawdę podobało. Powiem ci, że Kini Zimmer, wiesz, no, bardzo fajnie. No, Kindry Zimmer. Pamiętaj, to jest... Tak. Bardzo mi się podobało. No, dobrze, bardzo. A teraz kolejne, poproszę, zadanie. Kolejne? No, chyba, że to już koniec. Tak, to już koniec? O, ale szkoda, nie. A tak się rozkręcaliśmy. Dobra, więc... Ej, kotuś, 24 godziny. No dobra, no. 24 super. Godziny. Okej. Okay. Masz lawę. Nie, po co mi lawa? I uwaga. A, że mam cię podpalić. Ale spokojnie, nie! A, palimy nie to! Nie, podpalaj moje jantanki mu! Dobra, uwaga. Czemu to powiedziałam? Dobra, nie wiem. No. Mam do siebie teraz tak mocne wyzwanie w ogóle, życzenie. To jest najmocniejsza rzecz na świecie, uwaga. Masz zrobić wiadro lawą? Nie, masz zrobić ten generator Cobblestone'a. Co? Ale dobra, ale czekaj, wyjść. Ale to trzeba na to znaleźć honorowe miejsce. Tutaj. I to tu zostaje, dobra. To tu zostaje. Ja w tym momencie robię zawsze, tutaj zawsze, generator Cobla, tylko czekaj, zajdę po jakieś bloki, żeby to jakkolwiek ładnie dobra, wyglądało. Dobra. Żeby dobra. To nie było takie z bomby, tylko... Generator Cobla 2022, tak, to tak, się nie dokładnie, dzieje. Dokładnie. Czekaj, ja będę zbudował z czegoś takiego ładnego, jakiś ten jako to jest Cobble Deep Slate. Z Deep Slate'a będę zrobił. O, no dobra. To będzie dobre, bo tam będzie się Cobble robił, a z Deep Slate'a jakiś tutaj... Mhm. No, to może, prawda, tutaj nieźle, tak powiem, funkcjonować. Zrobię szybki crafting też. Bum, dobra, da się w ogóle jeszcze robić do generatora Cobla. No widzisz, dobrze, że dałaś mi takie zadanie, bo gdzie bym mógł to sprawdzić? Dobra, ja sprawdzić, jakąś informację. Dobra, robimy tak. I teraz, czekaj, jak to się robiło. Tutaj będzie tak. Co jest? Jaki tutaj dowalony generator widzę. Ja nigdy nie miałam robić generatora cobblestone, bo mi to nigdy nie wychodziło. Serio, mam jakiś serio? Przecież to jest najprostsza rzecz na świecie do zrobienia.
Oj, no za dużo. Zobaczymy. Wow! Wow, mega! Wow! Ale czekaj, ja jeszcze... 24 godziny. Ile?! Nie, chyba cię poniosło. Wow, ej, serio, generator cobblestone'a, ja tego nigdy nie widziałam na oczy po prostu. Nigdy. Nie widziałam tego na oczy od 2014 chyba. Wow, wow! Lekko się podjarałem. Zapomniałem, że tam jest lawa, nie? Czekaj, ja muszę sobie ją na szybko... Muszę sobie ją jeszcze na szybko zabrać, zanim ja tutaj zacznę cokolwiek więcej robić. Dobrze, dobrze. Ale to jest najpiękniejszy generator kobla, jaki był tutaj na fakt, tym serwerze. Też tak uważam. W sumie no, jedyny też, więc nie miał w ogóle konkurencji. Can't wait na reakcję Paliona, Dave'a i Bzyka i Palionki. One sobie już chodzą na nasze piękne tutaj zakątki tak. Piękności i kopią. Znaczy, przychodzą, a to jest generator cobblestone. No i moim zdaniem ładnie wygląda, tylko tu trzeba jeszcze tak zamurować, żeby tak, ta lawa, żeby nie prawda, było tutaj biedy, no. Lekko nam nie podwędziła czegoś. Racja. Fajnie. To jest teraz najpiękniejszy generator kobla, jaki w życiu zrobiłem, przysięgam. No. To taki kurde to jest klot. Najpiękniejszy generator, jaki widziałam. Mega. Fajnie. Ale wiesz co, mam jeszcze jeden plan. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem, że ty się tak kręciłeś w to. No i mega. Widziałaś kiedyś piękniejszy generator kobla? Proszę, może kiedy indziej kopanie popłakałam tego stołu na co? Się. Nie, 24 godziny stoi. 24 godziny, to, nie, 23 godziny i ile nagrywamy już ten odcinek? 23 godziny i 50 minut stoi jeszcze i ten, i kopiesz ten stoł. Mam jeszcze także jeden plan. Także za 24 godziny tutaj przyjdę. Ale jak 24 godziny mam tu stać i kopać kobla? No nie, no bez przesady. Musisz spełniać moje życzenie, to jest moje życzenie, no. Kopanie cobblestone. Ale już... Możesz się ewentualnie dwa razy wysikać, jak chcesz. Ale tylko dwa. Więcej nie możesz. Okay. Czekaj, kurczę. Masz wiadro lawy? Mam. Bo bym potrzebował jeszcze jedno. To poczekaj chwilkę, tylko lecę do domku. Muszę zabrać ze skrzynki. Bo ja mam pewien plan, który mam nadzieję, że złagodzisz moją karę. Co to znaczy? Ale potrzebuję obsydianu. To będzie obsydian... Obsydianu? Tak. To obsydian czy lawę? Znaczy lawę. No, to chwila. Lawa. Okej, okay, mam. To możesz dać? Lawa. Masz. Świetnie. Nie spal mi domu, to nie ma moje problemu, życzenie. Jasne. Okej. Okay. Co ty robisz? Nie przejmuj się. O co ci chodzi? No dobra, możesz tam zamurować w sumie ten blok. Nieważne, idę już do wody i tak, więc nie ma to znaczenia. Czekaj, tutaj sobie muszę zrobić tak. O. No, zostawił mi ten klocek w ogóle jeden, postawił ten, fajnie. Uwaga. Mam obsydian. Okej, co się dzieje? Nie wiem, co ty robisz, co ty masz w planach tutaj. Trochę się boję, nie będę ukrywać. Aha, że ty chcesz to tak dać na dół, żeby nie było tego, że kopiesz ten, no rozumiem. Dobry pomysł. Teraz mogę ci kopać nawet, kurde, cały dzień, bo ja tu po prostu tak. Taśmą zakleja lewy przycisk myszy i idę se. Dobra, no to w takim razie za 23 godziny i 48 minut przechodzę ale i zobaczę. Ale byłem w stanie wykopać w tym czasie. Nie miał być tak do wykopania, tak było na początku. Nie, ja teraz mówię ci, że przez 23 godziny masz jeszcze kopać i 47 minut. Pa, pa. Buziaczki. Możesz się dwa razy wysikać, pamiętaj. Mega. A, i czekaj, jeszcze na nie ten, czekaj, dam ci te jakieś ziemniaczki, czy coś masz, możesz sobie zjeść. Ej, no powiedziałeś, że masz kopać chyba. No ale idziesz do mnie, coś mi dać, nie? No to chcę okay, to zabrać. Jedna przerwa na jedzenie, dwie przerwy na siekanie. No weź sobie te wiadra. I to już koniec zadań, tak? No tak. Okay. Teraz musisz kopać. Kopię. Więc miej się dobrze. Hello? Ale myślisz, czemu myślisz, że cię nie widzę? Myślisz, że cię nie widzę? Ja kopię. Widzę to. Co widzisz? Wszystko. Przecież kopię. No dobrze, no to kopa, nie patrzę w moją stronę. Jak kopiesz, patrząc się na mnie? No bo mówisz do mnie. Ja to widziałam. Co, o co ci chodzi? Wiesz, że to jest serwera. Minęły 24 godziny.